Czas na rozmowę, gość Myślenice ITV, Szczepan Osianka. Witam dzisiaj gościnnie. Jestem prowadzącym, naszym gościem jest Marek Guba, fotograf. Witam serdecznie. Witam. Pytanie takie na początek. Dlaczego fotografia? Dlaczego fotografia? W zasadzie to sam nie wiem dlaczego, ale na pewno ta fotografia się plącze za mną, ciągnie od praktycznie samego początku, bo tak się zawsze śmieję z tego, ale pierwsza komunia. Były to czasy, kiedy pieniądze, które tam się dostało od wujków, ciotek, odbierali rodzice, a później kupowali coś tego dziecku na uspokojenie. I ja sobie zażyczyłem, mając wtedy 8 lat, aparat fotograficzny. A jaki to był aparat? Smiena. Mama kupiła mi ten aparat i tak przyłożyła trochę cegiełkę do tego, co tam później się rozrosło. Pierwsze kieszonkowe kupiłem taki stary, poczciwy, głupi jaś, którym już robiłem zdjęcia, bo smieną to zrobiłem może 2-3 rolki i chyba nawet ich nie wywołałem, a tym głupim jasiem już coś się działało. Pierwsza wypłata, kupiłem pierwszą w życiu lustrzankę i tu się już zaczęła już faktycznie zabawa w fotografię, to już dawało jakieś pola do manewru i najzabawniejsze to jest to, że nawet za pieniądze zebrane na ślubie podczas wesela kupiliśmy sobie z żoną pierwszą w życiu z kolei cyfrówkę, więc ciągle ta fotografia się gdzieś wlecze za mną, a dlaczego, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Co ciekawsze, mnie nigdy na przykład nie pociągała kamera, filmowanie, nie wiem, jakoś ta fotografia daje to, że jest ten moment na to, żeby się nad tą fotografią zastanowić, żeby ją zinterpretować, poszukać jakichś aluzji. Natomiast w ruchomym obrazie nie ma tego. Jest w jednej sekundzie coś się dzieje, chcemy to jakoś przeanalizować, już dzieje się coś następnego. I może tu by trzeba było szukać jakiś tam poszlak. W każdym bądź razie nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego akurat fotografia. No, od zawsze to mi jakoś towarzyszyło i... A co jest główną inspiracją? No bo mając jakiś temat fotografowania, coś chcesz fotografować. Na czym się skupiasz lub co cię inspiruje, żeby wykonać daną fotografię? Znaczy, na początku na pewno jest, szuka się tego swojego czegoś w fotografii. Mi to zajęło parę lat, ale w końcu skupiłem się na fotografii ludzi, szczególnie portrety. I ja zawsze miałem coś takiego, że mnie zawsze fascynowała ludzka twarz, ludzka osobowość. Pracując w firmie na zmianie, gdzie miałem kontakt ciągle z tymi samymi osobami, wydawało mi się, że nawet praca takiego sprzedawcy uważanego jest o wiele ciekawsza, bo ciągle się kogoś innego spotyka. I tą fascynację udało się połączyć z tą pasją, jaką jest fotografia. I to właśnie wyczulenie na ludzkie emocje, które malują się na twarzy, to połączyłem z pasją fotografii, czyli z tym uwiecznianiem tego. I tak jakby, ludzka twarz mi wystarczy, by mnie zainspirować do tworzenia jakichś kadrów. Czy masz jakąś ulubioną technikę fotografowania? Czy to jest to tak zwane fotografowanie z ręki, czy też ze statywu, w ruchu, czy też fotografia statyczna? Myślę, że akurat w przypadku portretu i ludzi technika schodzi na zupełnie jakiś dalszy plan. Ważniejsza jest tutaj ta wrażliwość na ludzkie osobowości, charaktery. Kilka moich portretów zdobyło tam jakieś nagrody, wyróżnienia, medale, nawet przytrafiło się Grand Prix jedno. Robione obiektywem, który w zasadzie wart jest w tej chwili może 50 zł, bo jeszcze jest uszkodzony, bo jakaś tam się kropla wody dostała pod przednie szkło. I jakoś na przykład, nie wiem, statyw mi zawsze ciążył. Wiecznie robię bez statywu i nie koncentruję się zupełnie na tym, czy to jest taki, czy siaki obiektyw. Czyli jednak z ręki. No jednak z ręki, jeżeli już to z ręki. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat tej pracy, która zdobyła to Grand Prix? Praca, co ona przedstawiała? Grand Prix, oczywiście portret. Był to portret zaprzyjaźnionego. Ja w ogóle jestem członkiem Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej i tam na nasze plenery przyjeżdża również fotograf, starszy pan ze Słowacji, Stefan Iżo. Niesamowicie pogodna i fajna osoba i udało mi się go akurat zrobić mu zdjęcie wtedy, kiedy on nie wiedział, że jest portretowany, więc nie było jakichś tam sztucznych min pozowania, tylko naturalne, fajne spojrzenie i gdzieś to się tam spodobało.
i zdobyło uznanie jurorów i zdobyło Grand Prix tego konkursu. Czy jest coś, czego byś nie sfotografował? Czy jest jakaś praca, na przykład zalecenie, którego byś nie wykonał? Czy są jakieś granice tabu przy wykonywaniu fotografii? Znaczy, wydaje mi się, Twoim zdaniem, czy ty masz takie tabu? Wydaje mi się, że robiąc zdjęcia, publikując je, to zdjęcie zawsze będzie pełnić jakąś funkcję, nie wiem, dydaktyczną, czy będzie kogoś inspirować, czy motywować do jakiejś własnej twórczości. Według mnie nie powinno to szkodzić, nie powinno nikogo krzywdzić, ośmieszać i takiego czegoś na pewno bym się nie podjął, gdyby mi ktoś tam powiedział, że słuchaj, trzeba się, nie wiem, przyczaić, zrobić zdjęcie temu gościowi, jak on tam będzie wychodził czy coś. To mnie jakoś zupełnie nie pociąga i na pewno... Czyli kariera paparazzi raczej nie, zdecydowanie? Znaczy można być paparazzi, ale takim pozytywnym raczej niż jak mówię, szukać na siłę jakichś tanich sensacji. Miałem kiedyś taki przypadek, że poproszono mnie o robienie zdjęć na pogrzebie i zgodziłem się, bo no tak akurat taki jestem, że nie umiem odmawiać. No dość mocno to przeżyłem, bo czułem się trochę jak taki intruz, że no jeszcze jego tu brakowało, nie? Tym bardziej, że był to pogrzeb, gdzie rodzice grzebali dziecko, co w zasadzie powinno być na odwrót. Wtedy się zgodziłem, ale myślę, że to było już no, chyba jakieś 10 lat temu, ale myślę, że teraz, kiedy już tak jestem bardziej wyczulony na te emocje poprzez tą zabawę z tym portretem, a myślę, że teraz bym się tego nie podjął. Nie byłbym w stanie też takiego zlecenia przyjąć. Nawiązując do tego, czy odczuwałeś jakąś wrogość ze strony fotografowanych wtedy? Czy to były tylko twoje odczucia, osoby fotografowane również odnosiły się do samego takiego, samej sytuacji niezbyt pozytywnie? Generalnie to nawet unikałem kontaktów wzrokowych. Sam się jakoś tak czułem nieswojo, że jestem w tym miejscu i robię to, co robię. Ale takie odnosiłem właśnie wrażenie, że no nie wiem, może ja bym tak odbierał fotografa, że no, oczywiście to nie była praca, zlecenie za pieniądze, ale mimo wszystko no... Nie, jakoś bezpośrednio odczułem, żeby... No teraz całkiem popularne jest to, że zarówno na ślubach, jak i na pogrzebach wzywa się fotografa, który po prostu robi to za pieniądze, więc... Tam bardziej chodziło o to, żeby też sfotografować rodzinę, z którą się widzi, no niestety przy okazji chyba tylko pogrzebów, ewentualnie jakichś większych imprez rodzinnych i... No tylko, że no, ja dostając to zlecenie, ja nie znam tej rodziny, więc robiłem wszędzie zdjęcia, ale no udało się też tam przemycić trochę emocji na tych zdjęciach i podobno później popłakała się za rodzinę, jak to oglądali, więc takie trochę... No z jednej strony może fajnie, że się udało coś takiego pokazać, również te emocje, ale tak jak mówię, drugi raz chyba nie. Prócz fotografii grasz także na perkusji. Znaczy, można skąd powiedzieć, ta perkusja? Że grałem. Grałeś. Znaczy... No, ale skąd w ogóle ten pomysł na perkusję? Perkusja z reguły jest traktowana jako mocny instrument dla tak zwanych twardych facetów, którzy... powiedzmy, chcą narobić sporo hałasu, czują mocno rytmikę i jest to instrument po prostu jakby bardzo biegunowo odległy od fotografowania, zwłaszcza fotografii artystycznej. Myślę, że zupełnie bym nie łączył tych dwóch spraw. No to właśnie skąd? Ja też miałem takie okresy w fotografii, kiedy raz więcej, raz mniej się tą fotografią zajmowałem z różnych przyczyn. I chyba akurat ta perkusja wypełniła taką jedną z tych luk między tymi okresami. No nie wiem, może łatwiej się wyładować trochę grając na perkusji niż naciskając spód migawki. Łatwiej się wyżyć. A czy czasami masz takie wrażenie, że ty się wyżywasz fotografując? Masz jakieś takie wyżycie artystyczne? Nie, myślę, że nie. Generalnie mam w ogóle mało czasu na fotografię, więc jak już uda mi się dorwać trochę wolnego czasu, to już oddaję się temu i raczej nie na zasadzie wyżycia, może bardziej nadrabiania. No to w takim razie w tym sposobem pozostaje tylko zadać pytanie, czym zajmujesz się w takim razie poza fotografią, skoro sam wspomniałeś, że nie masz zbyt wiele czasu na nią? Niestety własna działalność i wycięty z życiorysu od rana do godziny 18, więc plus jeszcze, wiadomo, mam rodzinę, mam dom, no ciężko jest, głównie w tej chwili plenery i wtedy. W takim razie, cóż, plany na najbliższy czas. Czy masz jakiś plan? Czy jest coś, co chciałbyś sfotografować? Oczywiście poza portretami, który pewnie to już jest taki stały punkt znaczy, prac i stały temat prac. Czy coś jest, masz jakiś pomysł, coś, co chciałbyś zrealizować?
a jeszcze nie było okazji. W temacie fotograficznym, rozumiem. No, tak, tak. Wydaje mi się, że od portretu chyba nie ucieknę. Chciałbym na pewno przejść bardziej w stronę takiej fotografii niepozowanej. Na jednym z ostatnich kursów usłyszałem takie właśnie zdanie, które mi tak zapadło w głowie, że dobre zdjęcie to takie zdjęcie, kiedy widz nie widzi fotografii, widzi osobę na nim, widzi zdarzenie, widzi sytuację, nie widzi samej fotografii, czyli pokazanie jakiejś takiej rzeczywistości, która obroni się sama na tym zdjęciu. I w tą stronę bym chciał zmierzać. Natomiast no, gdyby się udało zrobić jakiś, nie wiem, kalendarz Pirelli, to bardzo chętnie. Będąc członkiem Stowarzyszenia Myślińskiej Grupy Fotograficznej, realizujemy tam oczywiście wiele różnych tematów statutowych. Mi przypadło w udziale prowadzić cykliczne konkursy fotograficzne. Jest to taki projekt, gdzie co miesiąc mamy nowy konkurs, nowy temat, nowe jury. Zapraszamy ludzi z różnych zakątków świata do tego jury. Staram się zawsze, żeby była jakaś wisienka w tym składzie. Teraz akurat trwa konkurs pod tytułem Kobieta i wśród jurorów mamy na przykład Ilonę Felicjańską i Joannę Majstrak, aktorkę między innymi znaną z M jak Miłość czy Klanu. I no, dość fajnie się to kręci. Mieliśmy już laureata konkursu z Hiszpanii, niedawno na drugim miejscu był pan z Indii. Coraz to szersze kręgi zatacza i też promuje zarówno stowarzyszenie, jak i również Myślenicę, bo mamy w nazwie Myślenicka Grupa Fotograficzna, więc... Kiedy najbliższy termin zatem? Kiedy kolejny konkurs? Konkurs jest taka stała zasada, trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. W tym miesiącu, w marcu, mamy temat Kobieta. W kwietniu prawdopodobnie będzie to z gatunku street photo. Coś byśmy chcieli, taką jakąś reporterkę zrobić. Co można wygrać? Nagrody są różne. Zdarzały się drukarki, jakieś torby fotograficzne. Ja no, muszę co miesiąc znaleźć jakiegoś sponsora, który coś zaoferuje, więc to nie jest to łatwe. Teraz mamy między innymi kamizelkę fotograficzną, torbę fotograficzną. Oprócz tego każdy laureat otrzymuje nasz dyplom jubileuszowy, 10 lat MG Foto i dyplom. Również MG Czyli niejako nagrody sugerują, żeby ci zainteresowani, ci, którzy biorą udział w konkursie, dalej szli w tym kierunku. No, zawsze jakiś dyplom to jest coś, czym się można pochwalić, bo nagrodę można zgubić, odsprzedać, a jednak dyplom wisi gdzieś tam na ścianie. Też to jest ważne, kiedy ubiega się ktoś, chce się ubiegać o jakieś tytuły artysty, fotografa. Trzeba tam wykazać jakąś swoje zdobycze i taki dyplom zawsze już jest czymś. Teraz wspomniałeś o tym, że teraz tematem będzie kobieta, a jakieś kolejne tematy, być może dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie, no jakiś konkretny temat, ale kiedyś. No tak jak mówię, w kwietniu będzie street photo, jakoś nie mamy ustalonych tych tematów gdzieś. Czyli tematy są wymyślane na bieżąco. To jest, czasem jest tak, że wpadnie w ucho jakiś fajny temat, ja też staram się dobierać jurorów do tematu, no, nie będzie spec od pejzaży jurorował w portrecie na przykład, nie? Więc czasami, kiedy trafi mi się jakiś fajny juror, to z kolei pod niego próbujemy dobrać odpowiedni temat. Także na razie wiem, że będzie coś w tematyce street photo. W maju być może z racji tego, że mamy święto pracy, może jakiś temat, nie wiem, profesja czy zawód, coś takiego. A może relacja z 1 maja? No tylko, że to w tej chwili trochę może trudno o fajne kadry. Jakoś teraz już tak tego nie obchodzi hucznie jak kiedyś. No boję się, że mogłoby trochę mało zdjęć wpłynąć. Konkurs mógłby się nie udać. Zawsze jakimś wyznacznikiem tego, jaki ten konkurs był, czy jest ilość prac, jaka wpłynęła, ilość autorów, którzy wzięli w tym udział, więc też trzeba być ostrożnym w dobieraniu tematów grup. Mamy problem jeszcze ze stroną informatyczną, więc na razie ten konkurs odbywa się na Facebooku i no w tej chwili jest tam zarejestrowanych 1000 osób, ale to jak mówię, co miesiąc przybywa. W tej chwili mamy już 12. edycję tego, więc... Myślę, no właśnie, ilu uczestników z reguły co miesiąc jest? W poprzednim miesiącu mieliśmy, zdjęć wpłynęło bodajże 160. Limit jest 3 zdjęcia na osobę, więc to nie jest dużo, bo na różnych innych konkursach zdarza się 5 i więcej. Było około chyba w tym momencie, nie pamiętam, 70 uczestników.
także dość przyzwoicie. No to pozostaje tylko życzyć, i wyłącznie życzyć sukcesów w kolejnych konkursach. Dziękuję. Naszym gościem był Marek Guboa, fotograf. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję.